Drogie wodniki, niektórzy z Was będą, moi drodzy, chcieli trochę odizolować się od społeczeństwa, trochę pozostać incognito, tak troszeczkę nie pojawiać się tak w dużych, w ogóle w takich sytuacjach społecznych, tak, w grupie ludzi z innymi ludźmi, no z różnych powodów, każdy z Was z innych. Moje kochane wodniki, macie w karcie radę lub wyniku dwójka kielichów. Dwójeczka kielichów radzi Wam, abyście cieszyli się tym, co przynosi Wam partnerstwo. Ale mówi o znalezieniu porozumienia z drugą osobą, o pojednaniu, o pogodzeniu się, o tym, że któryś z Was wyciąga rękę na zgodę. Znaczy mówi o wyciągnięciu ręki na zgodę, a ponieważ jest to wynik lub rada, no to rada jest raczej dla słuchającego. Ale to już zależy od Waszej sytuacji, w jakiej jesteście. Bo może akurat to ma zrobić strona druga, tak? Tu jest mowa o wybaczeniu drugiej osobie i o pójściu na kompromis. Dwójka kielichów, moi drodzy, w miłości jest... dla niektórych z Was nowym uczuciem, nową przyjaźnią, nową znajomością, dla innych z Was porozumieniem, z romantycznymi chwilami, dla jeszcze innych może być dodatkowo, albo dla tych samych, z zaręczyny, oświadczyny, zafascynowanie, zauroczenie. No i tutaj mamy też, niektórzy mogą podjąć decyzję o zawarciu związku małżeńskiego, o tym, że są dobre relacje w związku, jest zrozumienie własnych uczuć względem drugiej osoby i jest już harmonia w tej relacji, w tym związku. Tak to się dzieje w dwójce kielichów. Tutaj jest już zaangażowanie, tu jest miłość, tu jest zrozumienie dwojga ludzi. Tu jest łączenie intuicji z rozumem. Tej intuicji z rozumem w księżycu, tak? I tutaj decyzja już jest oparta na inteligencji emocjonalnej. Wiecie, że tworzycie harmonijny związek, jesteście zadowoleni emocjonalnie z tego również. I dwójka kielichów mówi też o końcu rywalizacji, gdzie w rydwanie mieliśmy tą rywalizację, tutaj mamy koniec rywalizacji. Mamy ślub, pojednanie, współpracę. Pięknie. A co mamy w tym słońcu wobec tego? W tym słoneczku, moje drogie wodniki, jest jakieś spełnienie marzeń. Niektórzy z Was zachodzą w ciążę, bo może to zwiastować zajście w ciążę też. Inni spełniają swoje marzenia, pragnienia. Wszystko się tutaj udaje. Jest radość, optymizm, wiara w to, że wszystko się uda. I... słoneczko oznacza sukces, oznacza spełnienie, więc Wy odnosicie sukces w tej realizacji, w tej rywalizacji, bo słoneczko Wam tutaj przyświeca, więc sukces jest po Waszej stronie w rywalizacji, spełnienie. Radosne chwile. To jest czas, w którym nie zabraknie Wam stabilizacji, nie zabraknie Wam poczucia bezpieczeństwa. W związkach te uczucia będą widoczne jak na dłoni. W relacjach będzie spora harmonia i zrozumienie, więc... wygląda na to, że to będzie bardzo dla Was przyjemny i radosny czas. Oczywiście niektórzy z Was będą oczekiwać narodzin dziecka, tak? Inni dostaną dobre wiadomości. Jeszcze innym będzie się wiodło w realizacji planów. I tutaj możecie, słuchajcie, odnieść całkowite zwycięstwo w czymś. To może być też wielkie osiągnięcie, realizacja jakiegoś planu. Tu możecie mieć też radość z samorealizacji, tak, z własnych wyników, z realizacji własnych celów.
słoneczko mówi o wzajemnym wsparciu, o umiejętności polegania na partnerze, o takiej wspólnej radości, o tym, że jest to silny związek, silna relacja, silne więzi. Macie właściwie zapewniony stały rozwój. Tak, w karcie słoneczka macie wszystko. Więc zaczynając od śmierci, kończąc na słońcu, w zasadzie kończąc na dwójce kielichów, a słońce mamy w tle, to pamiętajcie o tym, że już sama karta śmierci w obecnej sytuacji, w tej relacji, w tej znajomości mówi o tym, że trzeba zastanowić się, jak żyć bardziej satysfakcjonującym życiem, bo szczęście jest w każdej chwili i warto się nauczyć to zauważać. To jest najważniejsze, moi drodzy. No macie tutaj miłość jak nic, no co mam wam powiedzieć. Życzę dużo miłości, dużo zgody i wszystkiego, co najlepsze w tym czasie na najbliższe 2 tygodnie. Do zobaczenia, buziaczki, papa.